Jesteśmy na planie programu Serio, który emitowany jest w RBL TV w każdy czwartek o godzinie 18. Są ze mną autorzy programu, Sokół i Kuba Żulczyk. Dzień dobry, witam. Siemaneczko, miło nam. Witam serdecznie. Panowie, o czym będzie program? Program to będzie pogawędka, wiesz, zapraszamy sobie gości, którzy na ogół nie mają częstej okazji ze sobą usiąść przy jednym stole i pogwarzyć, bo ten polski hip-hop jest dosyć obszerny i są to na ogół postaci, staramy się zapraszać z różnych, że tak powiem, zakątków tego polskiego hip-hopu. I skoro nadarza się taka piękna okazja, że możemy sobie z nimi pogawędzić przy jednym stole, rzucamy jakiś temat przewodni i po prostu dyskutujemy. Hip-hop będzie na pewno dominantą naszego programu, ale nie będzie jego jedyną treścią. Będziemy zapraszać raperów, ale nie tylko. Będziemy gadać o hip-hopie, ale nie tylko. Wiadomo, że jakby rdzeń tego programu będzie hip-hopowy, a przede wszystkim chcemy gadać po pierwsze serio, a po drugie sensownie. Czyli można powiedzieć program publicystyczny, tak? No tak, co myślę jednak w polskim hip-hopie i okolicach nie jest dość częste. Tak, i wiesz, i chcemy przede wszystkim gadać o hip-hopie, o wszystkich zjawiskach, które krążą wokół niego, przede wszystkim podchodzić do tego poważnie, ponieważ jest to kultura, która się w Polsce już przyjęła, jest integralną częścią rynku muzycznego, jest obecna w Polsce, wiesz, od dobrych kilkunastu lat. Chyba najwyższy czas przestać gadać o hip-hopie w manierze, wiesz, telewizji śniadaniowej i zadawać pytania, czemu nosicie szerokie spodnie, a w ogóle czy marihuana się wstrzykuje do żylnie i tego innego typu pierdoły, tylko czas po prostu zacząć rozmawiać o tym na poziomie i na poważnie. Czyli tytuł, nazwa programu Serio jak najbardziej zobowiązuje, tak? Czyli to będą serio rozmowy bez... W 80% powiedzmy, że zobowiązuje. Dlatego na końcu tytułu jest znak zapytania też, żeby taką zostawić sobie też furteczkę do rozmów nie do końca poważnych. Ale jak najbardziej chcemy rozmawiać poważnie przede wszystkim. Co więcej, chcielibyśmy, żeby ten stół przysłowiowo ten, no bo być może scenografia będzie się zmieniać, ale mamy zawsze stół i przy tym stole chcielibyśmy, żeby spotykały się różne środowiska, które dzisiaj są podzielone, a nie powinny być, bo w normalnym świecie nie powinny te środowiska być podzielone, czyli nie wiem, no, daleko nie trzeba szukać, wystarczy wyjechać za granicę, na przykładzie chociażby Ameryki widzimy, że nie wiem, street art, graffiti, deskorolka, hip-hop, gdzieś tam się wszystko przenika, wiesz, to nie jest tak, że oczywiście każdy skater słucha hip-hopu, bo to głównie jednak są słuchacze muzyki hardkorowej, ale gdzieś tam to koegzystuje ze sobą, wiesz, to się przenika, a w Polsce jakby zauważyłem, że od jakiegoś czasu te środowiska się podzieliły, a my byśmy chcieli zaprosić je i żeby sobie mogły pogaworzyć przy tym jednym stole. Oczywiście najwięcej będzie zawsze hip-hopu i raperów i ludzi związanych z muzyką, wydawców i tak dalej, ale na pewno chcielibyśmy też, żeby przy tym stole siadali właśnie ludzie z tych trochę innych obszarów tej kultury miejskiej, powiedzmy. Rozumiem. A powiedzcie mi, jak będzie wyglądać interakcja między wami, bo nie jest to pierwszy program, który prowadzicie razem, ale też na co dzień zajmujecie się innymi rzeczami. Czy jak przygotowujecie się do programu, to dzielicie się jakoś rolami? No, wiesz co, ja nie byłem nigdy na kółku aktorskim, więc rolami się nie dzielimy. Powiem ci szczerze, tak naprawdę, może nie powinienem tego mówić, wiesz, ale jest to bardzo spontaniczne wszystko. Wymyślamy sobie tak naprawdę temat i nie przygotowujemy się w ogóle do tego, a przynajmniej nie zbiorowo i nic mi nie wiadomo o tym, żeby Kuba przed lustrem ćwiczył. Ja na pewno tego nie robię. Ja ćwiczę tylko pół godziny dziennie i wypisuję sobie tak tylko 40 pytań do jednego programu, a potem jest totalny spontan. No robię te ćwiczenia takie, wiesz, ja mam lekką wadę wymowy, także muszę ćwiczyć, no. No i wydaje mi się, że niedługo będę musiał zadbać trochę o swój, wiesz, wygląd, kurczę, no jednak Krzysiek i Bisz, wielki wzór polskiej telewizji, czegoś to zobowiązuje, no. Też wstrzyknąłem sobie botox, wiesz. Ja też tutaj zaczynam. Zaczynam odtąd i potem może jakoś tak, wiesz, wypączkuję do góry, wyjdzie. Panowie, premiera niebawem już w RBL TV. Powiedzcie, co w pierwszym programie? W pierwszym programie mamy bardzo fajnych gości. Będzie to Kowal, były redaktor naczelny Ślizgu, związany teraz z Dealem, prowadzący program Żywy Rap. Będzie to Ten Typ Mes, nie trzeba przedstawiać, bardzo znany raper, właściciel wydawnictwa Alkopoligamia.com. Oraz Kwiatek, właściciel wydawnictwa Szpadyzor i firmy odzieżowej El Polaco, czyli główny jakby człowiek od Górala. I to są trzy postaci z różnych naprawdę środowisk hip-hopowych, które będą z nami rozmawiać na temat tego, czy jest boom na hip-hop, czy to jest drugi boom, czy to w ogóle jest boom, czym on się charakteryzuje i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy zdradzać puenty, ponieważ dwugodzinny program chcielibyśmy, żebyście obejrzeli w całości.
Chciałem tylko ostrzec, że nagrywałem ten program na ciężkim zapaleniu gardła i mam taki głos pomiędzy tokarką a Janem Himilsbachem, ale mam nadzieję, że nikogo to nie zrazi od obejrzenia pierwszego odcinka. Ja chciałem powiedzieć, że w drugim, który też mieliśmy właśnie dzisiaj okazję kręcić w programie, bo kręcimy z pewnym wyprzedzeniem, drodzy Państwo. Ja z kolei mam takiego kaca, że właściwie zastanawiałem się przez pół programu, czy to kac, czy jeszcze jestem pijany. Podsumowując, zawsze jakimś lekkim urokiem naszego zawsze pewnym urokiem naszego programu będą różne lekkie niedyspozycje. Zawsze będą niespodzianki, na pewno warto oglądać serio w każdy czwartek 18:00 w RBL TV premiera programu. Zapraszamy.